Cześć! Witam Was na kanale Ibis Gear. Dzisiejsza wyprawka u nas, można powiedzieć, na mojej miejscowości. To jest starożytna Odry w Krośnie Odrzańskim. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać swoją najlepszą metodę, najskuteczniejszą do łowienia okoniów, jig rig. Jak sprowadzać? Akurat dzisiaj pogoda nie najlepsza, mocny wiatr i te okonie mogą troszkę źle reagować do przynęty. I pokażę Wam najskuteczniejszą metodę, tak żeby sprowokować branie rybki na jig riga. Powiedzmy, teraz to miejsce bardzo popularne, dużo cały czas wędkarzy wkręcić, a rybka wchodzi do kanału na zimowisko. I co? Zaczynamy! Ja wcześniej przyjechał tu i sobie sprawdził lepsze przynęty, jakie już pracują, pół godzinki porzucał i snag 2 cala w tym kolorze, na pewno najpopularniejszy kolor dla okonia, 2 cala snag, działa, zaraz Wam pokażę. Przypon pod okonie wybieram 0,28 mm, a w moim zdaniu to może uratować od brania szczupaka, których tutaj też dużo, i dla okonia nie gruby, może być. Zaraz zawiążę i rzucamy dalej. Łapiemy dzisiaj w miejscu takich, było dużo tam czy jedno, czy kilka drzew zawalonych. Na pewno w tym miejscu stoi rybka, jasne, na otwartym haczyku łowić to no nie za bardzo. Każdy drugi rzut, albo nawet każdy rzut to będzie zaczep i strata przynęty. W takim przypadku najlepiej offsetowe haczyki. Minimalnie pozwala przerzucać przez te drzewka, przez te galędzie. Jeszcze na jig rigu to więcej pozwala wyciągnąć Waszą przynętę nieurwaną do brzegu. No i zaraz zaczniemy wprowadzać. Ja wybieram po 2 cala offsetowe haki numer trójeczka, troszeczkę większy hak, ale wiem, że tam okonie większe i żeby jasne, na mocnym hamulcu, na zakręconym hamulcu postaram się wyrwać tych okoniów z tych zaczepów. W moim zdaniu troszeczkę grubszy hak, większy, mocniejszy, to już sprawdzono. Sprawdzona metoda. Wybieram fetisz 2 cala, zakładamy i próbujemy wyciągnąć tego okonia. Przykładamy mniej więcej, gdzie ma być. Szmyk. Idealnie. Dobra. Rzucam za dużym okoniem. Mamy konta. O, akurat to było teraz fajnie widać przed samym zaczepem brania, już jak ryba była wcięta, zaczepił się, ale offsetowy haczyk pozwolił fajnie wyciągnąć i dłużej wypuszczamy i szukamy większego. Zobaczcie, mocny boczny wiatr z boku wieje i w takim wypadku jak najbardziej to wędkę opuścić maksymalnie blisko do wody. Wtedy najlepsze możemy i sprowadzać przynętę, i większy kontakt będzie. O, branie było. O, zobaczcie. O, to już ryba. Nie pozwolił skończyć. A taki troszeczkę większy okonek.
можна повиїти около 30 см. Ну і фетиш. Фетиш в тим коложе завжди дає стабільні виніки. Але рибка є, відать же щось, якийсь щупачик хотів би угристи. Ну і ж заповняємо цю мову. Удежі оповядав, і ж заповняємо цим гадом. Було дійсно в планах на мікроджига, на вентки до 5 грам на ритмікса. Але добре, що з дециклування вибрав вентки на дійсно виправки до 8 грам. І жуцам по гурним тесті 7-8 грам. Ну і акурат, як видів, вже трохи тяжче і лепі. Брання виробили. Ого! Навіть трошки помпує. Ладніший оконик. Ну і випущаємо. Як видать, вже jednak G-grip, zaczepa lepsze działa. Jeszcze tak, że nie zostawiamy otwartego, a zawsze staramy się wbić ten haczyk w te żeberka takie, żeby... A jak okoń gryzie, to zawsze opa i pokazuje się te działa. A może ta pogoda nawet lepsza? Zmiana przynęty, niestety tak zdarza się. Jak dużo brań, to przynęta do wymiany. O. 2 sekundy i wszystko gotowe do rzucania. Kolejny 20-taczek. Zabawa jest. Male, ale w ilości. Też plus, jak nie bierze, to... No, ale dzisiaj bierze. Co dobrze, że raczki na G-Grigu jeszcze lepiej pracują. On tak imituje jakiegoś żuczka. I okoń to... Nie przypuszcza. No, na pewno. Poza siebie trzeba poprawić przynętkę. Jak to zbiwka, nie? A grawki daje większe. Dla G-Grigu to nawet lepiej, że ta przynęta... jakby to powiedzieć, ta przynęta... Lepiej się czuje, tak jak ona luźniej. O, na luzie takim. Że nie sztywna, żeby ta przynęta opadała cały czas na G-Grigu. Już więcej gotowy. Dobra. Dobrze wiedział, że te dużo G-Grigów kupić, bo no mówił, że idzie urwać. No straty muszą być. Każdy wie, że no jeszcze w takich miejscach, gdzie dużo zaczepów, dużo jakieś drzewa, jakieś kamienia, jakieś te ukrycia dla ryb, to najlepsze miejsca, gdzie stoi trapieżnik, który w takich miejscach. Jednak kola. Machał śmisza, to kąpiel. No nic.
chciał powiedzieć, żeby uderzył jeden ładny garbolino, ale pompuje. No to już ładniejsza ryba. Dużo osób mówi, że tania wędka nie przekazuje brania. Wszystko przekazuje idealnie, popchnięcia w ręką. Nie zawsze musi być drogi sprzęt. Troszkę chociaż tam głowy macha. Nie, wszedł zaciek, ale powinien sam wylecieć z tego zaczepu. No. No, to jest metr 6 większy. Nie kaban. I tak jak mówił, że ten jigrig u mnie na jesień na pewno, no, pierwszy założę jigrig. Jak czeburaszkę czy glucko jigową. U mnie sprawdzaje się to w lepszych przypadkach. No już haczyk był. I co dobre, że ten haczyk cienki, drucik cienki, można sobie palcem podjąć i dalej rzucać. Jigrig. Po co używam ten taki rodzaj zbrojenia przynęty? Pierwsza rzecz to aktywność ryby. To zbrojenie w większości pomaga, że my możemy idealnie sprowadzać na dnem i cały czas mocno nie podbijać. I ta gumka nas wchodzi powoli. Że znaczy, po podbiciu olów spada, ale jeszcze tych sekunda, powtory, jeszcze gumka opada. Jasne, to dla to często pobuduje w trapieżnika jakąś ciekawość, i on w większości podbiera tą gumę. Jedna rzecz, my dzisiaj łapali na stojącej wodzie, jedna rzecz w Odrze, tam w Wisle, kto ma jakieś rzeki i podobne, że my zawsze rzucamy z nurtem i pod nurt ciągamy i z nurtem zawsze guma będzie u was pracować. To też wielki plus. To zbrojenie polega, że ja w większości przypadków używam jigriga na agrawce bez krętliku. Dlatego, bo no, krętlik niepotrzebny. W większości krętliki używamy dla obrytówek i kto tam jak, to jak przyzwyczaił się. Ja używam. Jakie zbrojenie? Zawsze idzie, no, teraz na jigrigi tam wymyślili typów, jaki chcesz. Wybieraj na każdego. Ja zakładam najpierw olów. Może być taki wydłużony, może być kwadratowy, może być jakiś, nie wiem, trójkątny jakiś, jak to chce. Później idzie haczyk. Zawsze haczyk idzie tym do góry. Bo jasne, jak my obrócimy tak, to u nas może będą brania, ale zaczepy, większość tych zaczepów będzie, czy brań będzie nierealizowanych. Co można powiedzieć, że ten typ przynęty ma prawo na życie, na pewno ma prawo i każdy musi to spróbować. Główki jigowe dobre, czeburaszki dobre, ale to na pewno w pierwszej trójce. Także warte do uwagi. Zachęcamy was do używania tego typu uzbrojenia, przynęty. Zawsze jak jest jakieś pytania, piszcie w komentarzach, postaramy się na wszystko odpowiedzieć. Tyle. Niestety, jak widać, zaczyna się mocny deszcz. Musimy uciekać, z chęcią by jeszcze polapali, ale ubranie dzisiaj nie najlepsze. Także pozdrowienia. Spotkamy się nad wodą.